Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axel MMO RPG. Udało mi się dropnąć troszeczkę skrzynek z tego mini eventu, bo jakby ktoś nie słyszał, nie wiedział, zapomniał, no to jest taki mini event, który trwa do 14 lutego, przepraszam. I z posągów oraz z bossów końcowych na wyprawach dropią takie starożytne skrzynki. Mamy ich 64. Także też dla takiego przypomnienia zerkniemy, oczywiście, co z nich można dostać u Istara. Także zaraz zabierzemy się za otwieranie tych skrzynek. Starożytna płytowa zbroja na przykład, no fajna jest. Obrażenia końcowe PVM 7, 30 obrażenia i 20 bonus expa na tydzień. Odłamki rzadkie, błyszczące, kupony AC 25 niby tylko, ale no wiadomo, że jednak troszkę tych skrzynek można sobie wydropić i dość dużo w sumie dopalaczy, mikstur i tak dalej. Także zabierzemy się za otwieranie tych skrzyń na początku tego odcinka i zobaczymy, co tam dostaniemy. Tu jeszcze przy okazji jakieś tam mieliśmy sakwy z roślinami, spróchniałe skrzynki. No i otwierajmy. Kamienne tablice, symbol ognia, majestatyczny papirus. Symbole ognia spoko, bo też fajne bonusy dają. Tak samo jak i potrawki. Kupon AC25, dobra, błyszczący odłamek. No fajnie by było, jakby ta zbrojka poleciała, co nie? No ale no wiadomo, że jednak najmniejsza szansa na to raczej jest. Zazwyczaj no to te dopalacze, mikstury i tak dalej. Znowu kupon, 4 kupony już na AC. Jest! Jest ta zbrojka, o kurde. I teraz myślę, no bo... Mamy też majestatyczną zbroję, ciekawe. Chyba dobrze było to sprzedać, co nie? Jeżeli zejdzie oczywiście. Mamy obrażenia końcowe 7, naszej, w tej też jest 7, obrażenia 30 jest tutaj, ale tutaj mamy za to taki pod lepszy drop, powiedzmy, no szansę na podwójny drop mamy 3 i kleptomancję. Tutaj pod obrażenia bardziej są. Tak, tutaj mamy lepsze obrażenia, w tej mamy lepszy drop. No i jeszcze bonus expa 20 w tej jest, nie? Śmiesznie by było, jakbyśmy dwie takie dostali. A wiadomo, że jeszcze tak będziemy na pewno tych skrzynek troszkę mieli. No dobra. Okej, 7 kuponów, Axel Coinsów, 12 symboli ognia, potrawki, które też są bardzo ważne. No i reszta to mikstury. Odpalmy sobie te wszystkie kupony. Dobra. Jakieś takie dziwne opóźnienie jest w odpalaniu tych kuponów. Klikam. Nie było żadnych lagów niby, a nie chciało mi odpalić ten kupon. Dobra, możemy sobie w sumie sprawdzić, jaka jest cena tej zbrojki, jeżeli jest w ogóle wystawiona. Skrzynki. Po 300, okej. Okay. Nie no, 4 miliony jest wystawiono. Dość niedawno w sumie jest wystawiono, bo 23 godziny 51 minut, czyli niedawno dropnięta. Tutaj za 5 milionów stoi, troszkę dłużej już, jeżeli by została od razu wystawiona. No tak, szczerze mówiąc, to chyba lepiej będzie sobie ją zostawić po prostu. Zobaczmy, jak ona wygląda. No teraz w sumie do tego hełmu, który ostatnio też właśnie odebraliśmy sobie za otworzenie 50 skrzynek, bo nam nie dropnął. No to wygląda ładniej, nie? Ta zbrojka. Nie no, spoko jest ta zbrojka. Dobrze to wygląda moim zdaniem. No okej. I co jeszcze? Majestatyczne skrzynie. Otworzymy sobie jeszcze troszeczkę majestatycznych skrzyń. W ogóle jakby mi dropnął ten hełm, no to na pewno by było też spoko, nie? Bo liczę na to, że kupmy na przykład 10.
Wyleci mi i też w sumie wam przypomnę, co był za drop z takich skrzynek, ze skrzyń tygodniowych, które są dość nowe, bo się zmieniły. Fajnie by było właśnie dostać, już wam mówię, te pozwolenie na broń podróżnika. Napastliwość 30, siła na wyprawę 20 i chciwość 5. Jest też jeszcze pierścień gilii Araxos, no i jest ten hełm, co nie? Kupony AC, dużo artefaktów zdobywcy dostaliśmy. One tylko właśnie teraz jest akcja taka, że one jakby tanieją. Z racji, iż właśnie w tej skrzynce one są. Ludzie je dropią, no i one tanieją, więc będzie trzeba najlepiej poczekać, aż się zmieni skrzynia, albo po prostu poulepszyć sobie te artefakty i może ta druga opcja byłaby spoko. Ale najpierw pootwierajmy sobie tych skrzynek znowu trochę i zobaczymy. Może teraz będziemy mieli więcej szczęścia do jakichś fajniejszych przedmiotów. No i mamy pierścień gildii Araxos. No tego jeszcze nie miałem. No on właśnie nam daje bazar taki, że możemy sobie odpalić gdzie chcemy, co nie? 100 ofert na bazarze. Ciekawe właśnie jaka cena jest takiego pierścienia. Na czacie nie wyskoczyło. Ktoś tam za 60 milionów chce go sprzedać. Wpiszmy Araxos, powinno wyskoczyć. Zaraz zobaczymy, za 63 miliony. W sumie. Ciekawe czy coś zeszło mi, bo wystawiałem matyczne klucze. Nie, nic nie zeszło, zamuniczny hełm też jest jeszcze na tydzień. No szkoda, żeby się zmarnował, bo ten majestatyczny mamy. Weźmy go, wystawmy za 60 milionów. Zobaczymy czy zejdzie. 6000, 60, 600. Okej. 60 milionów. Zobaczymy czy zejdzie. No będzie to najtaniej, jeżeli chodzi o bazar. Ktoś tam też za te 60 chce sprzedać, ale no zobaczymy. Fajnie by było, jakby to zeszło. Ale chyba dość ciekawy drop, nie? Czyli na razie jest git. Znowu te artefakty się pojawiają. Eliksiry badacza, mikstury. Emblematy potągi i znowu mikstury. No dobra, lecimy dalej. Kolejne 10 sztuk. Mikstury, esencje, mikstury, zwykły artefakt zdobywcy znowu. Emblemat potęgi, esencja, majestatyczny papirus. Taki w ogóle artefakt jeszcze nie był u nas w ekwipunku. W sensie sobie jednego założyłem i tak myślę, kurde, on nawet spoko ma bonusy i myślę, żeby właśnie go ulepszyć. Na coś lepszego, nie? No zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Znowu artefakt. Esencja, osiłka, władcy. Emblematy, antyczne klucze i mikstury. No najczęściej te mikstury lecą, nie? A właśnie. Nie ma tak. W sumie trochę szkoda. Bo wiecie, otworzyliśmy wtedy 50 skrzynek i odebraliśmy majestatyczny hełm. Jeżeli byśmy na przykład no kolejne 50 skrzynek otworzyli, to w sumie czemu by nie można było odebrać takiego hełmu jeszcze raz, co nie? Bo jednak no 50 skrzynek to trochę jest. I słabo w sumie, że akurat tak nie można zrobić. No i teraz na przykład mielibyśmy już 50 i moglibyśmy sobie taki majestatyczny odebrać i moglibyśmy go na przykład sprzedać, co nie? Ale no nic, no jak tak jest, no to tak jest. Więc wychodzi na to, że no nie dropnął nam, ale no ten pierścień Araxos nam dropnął. Jeżeli zejdzie za tyle, ile jest wystawiony, bo jest wystawiony teraz najtaniej, co prawda tam ktoś pisał też i przestał pisać, może mu zszedł ten pierścień. No to ciekawe, nie? Jest to na razie na aukcji, także zobaczymy. No dobra. Trzeba tu zrobić porządek, oczywiście. Podrawki przerzucamy tutaj do palaczy, których używamy. Te symbole ognia też są spoko. Kleptomancja 5, chciwość 5 na potwory 5. To jest na pół godziny. Te potrawki również są na pół. Oświadczenie broni, kleptomancja też. Odporność, tutaj mamy obrażenia, napastliwość. No to jest naprawdę bardzo fajne. No i te mikstury. A i antyczne klucze 12. No właśnie, w sumie można by było je dołożyć, bo ja ogólnie mam je wystawione za 5400. Też najtaniej na rynku. Także
Też ja dorzucę sobie tutaj, jakby ktoś chciał, to może kupić, chociaż pewnie jak będzie ktoś szukał, to sobie znajdzie. Dobra, 12 za 5400. Dobra, dobrze wystawiłem. Tak, za 5 400 tak wygląda jak na razie nasz bazar. Okej, to wystawione. Mikstury. O, mikstury szybkości też nam wpadły. Szybkość ruchu 60 na 10 minut, także też fajnie. No i te mikstury, które są od 60 i 81 poziomu, piekielne, możemy oczywiście sobie przełożyć do dozorcy, do magazynu, bo troszkę nam się ich zbiera, więc może kiedyś będą jednak przez nas używane. Bo w sumie mamy ten 50 poziom, wymóg jest od 60, może seria do takich leveli dojdzie, nie? Dotrwa. Zobaczymy. No i teraz, a jak tak spojrzałem na te amulety precyzji, ja też chciałem właśnie, ostatnio udało nam się 2 czy 3 ogniki zrobić. One no jeszcze fajniej by było więcej ich zrobić, bo chciałem zrobić jeszcze, zrobić pewną rzecz, tymi właśnie ognikami. Tylko te odłamki, kurde. Błyszczący odłamek 20, no to jest spoko. Rzadki odłamek 10, no to trochę niespoko. Matowych mamy ile? 3 tylko. No właśnie, te odłamki nas troszkę blokują. Można niby kupić, ale te rzadkie są najdroższe. Wyklętą rudę to już spoko. Szara materia nawet mamy. Tęczowa perła. Tęczową perłę ogólnie wytwarzamy z 3 kolorów. Perła, czarna perła i seldynowa perła. I dostajemy taką jedną u tego maga ognia. Także to nie jest problem. Muszla, wszystko jest. To tak, to wszystko mamy. Amulet precyzji, amulet obrony, to nawet też chyba mam też w magazynie, nie? Także z tymi odłamkami tylko, bo też w sumie no szansa na unik, determinacja jest, odporność na ludzi. Dobrze by było tego weterana 3 zrobić. Badacza to 4 jeszcze nie, to już było wiadome, ale rzemieślnik 3. Co prawda on nam bardziej daje takie właśnie rzemieślnicze bonusy. Ale no dobrze by było też to po prostu zrobić. Jeżeli chodzi o te, można powiedzieć, dziółka. Serafisów nam akurat troszeczkę brakuje, ale to też nie jest problem. Korzeń leczniczy jest. Polna jagoda jest. Leśna jagoda jest. Rdest polny, spoko. No, goblinia goda to musielibyśmy dropić sobie, to znaczy zebrać, bo nie mamy 75, ale reszta tak to jest, korzeń smoczy. No i grzyby to byśmy sobie musieli zebrać albo najwyżej kupić, choć nie powinny być raczej drogie. Największy by problem z tymi rybkami, chociaż najwięcej jest potrzebnych karasi, które są z tego najdroższe. I to byłby trochę problem, bo na to by trochę hajsu zeszło. Jeżeli chodzi o te resztę tych rybek, nie byłoby tak źle, myślę. Także kurde, no nie wiem, bo no dobrze by było po prostu, żeby to już było zrobione. I po prostu już nie wiem, co z tym mam począć. Tutaj dalej to już raczej nie ma co patrzeć, ale no grinder 3 też ciężko, może nie. Spaczony. Dużo tej rudy jest potrzebne. Wyprawy, no zaczynamy. Boskie kryształy zaczynamy właśnie dropić. Mamy ich 6, bo tak naprawdę z orkowej przełęczy z dungeonu teraz dropią. Kapitańskie kordelasy, no właśnie jeszcze tego za bardzo nie mamy. Jeden mi jakiś tam dropnął ze spróchniałej skrzyni, to tam jest nic. Ale no można by było oczywiście weterana 3 i tego rzemieślnika dość niebawem zrobić, nie? Może na dniach. Jak teraz jest też spoko, bo ten mini event daje nam, te skrzynki dają nam właśnie te odłamki też, nie? Co prawda błyszczące i rzadkie, ale matowe są najtańsze, to już tam można dokupić. Z marki wzmocnienia, no mówię, no tak to kurde nie będzie aż tak źle. Te perły to sobie zamienimy, nawet mogę wam właśnie tam pokazać. Ten większy, dłuższy crafting, w sensie, że można tutaj więcej tego ogarnąć. To jest niżej, nie? O, na przykład możemy sobie też przecież bilety na loterię. 99 razy będziemy mogli zalosować sobie koło losu, także to też fajnie.
I tutaj mamy właśnie no 10 tęczowych pereł i tam 500 tysięcy jest potrzebne, 100%, także luz, nie? W sumie to możemy nawet teraz to zrobić, czemu by nie? No, ładne takie perełki. Niech tutaj sobie leżą i już niech będą. O, jeszcze w sumie te posążki Inosa. 8 razy. No te posążki Inosa, skrzynki Inosa, to one są takie... bardziej można powiedzieć początkowe... jakieś tam przedmioty, nie? Jakieś tytuły, takie zwykłe zmianki, dodania w małej ilości, klucze. Takie po prostu początkowe itemki to są. Także no co? To sobie po prostu otwórzmy. No i bilety na loterię. W sumie mamy 515 też. Możemy wszystko już dojechać. Jeden los kosztuje 45, także skorzystamy z tych. I dojedziemy do końca Axel Coinsy. Także spoko, bo też oczywiście zawsze jest tam szansa na to, że coś tam jednak nam może polecieć jeszcze, nie? Także zróbmy tak, jak mówię. Krystaliczny pył. O proszę, krystaliczny pył. W sumie gdzie on mi się schował? 12 go mamy, o proszę. Bo on jest potrzebny do ulepszenia chyba zaczarowanej energii. O, znowu. Jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, zaraz w sumie to można zerknąć, bo kolejna zaczarowana energia znalazła się na 40 poziom, także fajnie by było też sobie ją nadrobić, nie? No dobra, no i tak to wygląda. Nic takiego niby za bardzo nie dropnęło. Chociaż te krystaliczne pyły nie są złe. Weźmy, zerknijmy. Tak, tak, krystaliczne pyły. 5 milionów jest potrzebne do ulepszenia, ale fajnie, bo 100% jest, nawet 106. Ale dziwne, bo są raty serwerowe, w sensie bonusy, expa i tak dalej, i 6%? Jak to jest w ogóle? Ja mam ogólnie 10% dodatkowych na ulepszenie, a dlaczego mi 6 pokazuje? Tak samo jak jest tam kilka procent z serwerowych, takich bonusowych, tam na weekend dali, czy tam na ileś. Też jest to uwzględnione, dziwne. Ale no, mniejsza. I tak to poza tymi krystalicznymi pyłami. No to... kurde, bo to jest tak, że to przerabiamy teraz na 40 poziom i w sumie na... na te kolejne plusy na danym poziomie, czyli na 40, nie byłoby może aż tak dużo potrzebnych tych ulepszaczy, tylko po prostu przez to, że przerabiamy tego, to jest teraz dużo. Krystaliczny pył mamy teraz tak do tego 16, 9 byśmy musieli kupić. Rybich ości nie miałem? No w sumie tak, bo ostatnio na ognika poszły. Krystaliczny pył, ile to kosztuje? O kurde, no właśnie, milion. Krystaliczny pył. 37 ości byśmy musieli też kupić. Dobra, kupmy te 37 ości, tyle ile nam brakuje. Dobra, no i ten krystaliczny pył. I właśnie, bo wam chyba nie pokazywałem, ja kiedyś sobie to sprawdziłem, tylko... skąd pozyskiwać między innymi ten krystaliczny pył? Kotlina to była? Chyba tak. I tak, raczej wam tego nie pokazywałem. Teleportujemy się do kotliny. Wchodzimy do wody. I tutaj będzie taka kryjówka. Taki NPC, który nawet też ma dzienne questy. Kreol. To trzeba tu wpłynąć. Dobra. No i właśnie u niego możemy wytworzyć krystaliczny pył. Nie wiem, czy ten krystaliczny pył... jest opcja, że gdzieś to też dropi. I no, na przykład właśnie możemy przez artefakty sobie zdobywać różne te krystaliczne pyły, co nie? Tak naprawdę... kurde. Chociaż raczej to nie ma sensu. Artefakt teraz tanieje, co prawda. Ale nadal będzie drogi. I lepiej po prostu jest go sprzedać i kupić za to krystalicznych pyłów więcej za jakiś czas, niż go teraz dowalać na crafting. Tak samo jak te artefakty niszczyciela, w ogóle mi 3 dropy ostatnio, jak po prostu niszczyłem posągi, bo no też jest ten zwiększony drop, więc pewnie tak to działa. Więc raczej nie ma chyba za dużego sensu. Chociaż zaczekajcie, czy jest taki artefakt też na unik? On w sensie chce wszystkie artefakty?
Mamy tak, jest zwinności. Bo my ogólnie zwinności mieliśmy dość dużo artefaktów. Co prawda troszkę ich wykorzystywaliśmy chyba na ulepszenie. Ale nadal są. Mamy rzadkie, co też prawda właśnie, ale zwykłe. W sumie moglibyśmy przerobić. Władcy. Dobra, weźmy, wiecie co? Przerobimy te 5. A te 4 krystaliczne pyły to już sobie kupię najwyżej i ulepszymy sobie zaczarowaną energię. I wtedy zobaczymy, jak będzie wyglądało właśnie ulepszenie na kolejne plusy, więc tak zróbmy już. Może troszeczkę na tym stracę. Co prawda przed chwilą mówiłem, żeby to lepiej sprzedać, ale mówię o tych głównie. Bo te raczej chyba są troszeczkę tańsze. Artefakty. Chociaż może też źle robię. Dobra, dużo tego nie będziemy w sumie marnować. Znaczy marnować, nic się nie marnuje. Dużo nie będziemy tego wykorzystywać, także raczej nie powinno się nic stać. No i w sumie to można by było zobaczyć z tymi artefaktami innymi też. Może coś poulepszać. Dobra, chcę wytworzyć krystaliczny pył, czyli zróbmy z 3 zwinności. Tutaj z pogromcy. Widocznie pogromca musi być droższy, jeżeli dają nam 2 krystaliczne pyły. Okej. Okay. Ten taki z pajączkiem, czyli władcy. Pajączkiem, no. Na pierwszy rzut oka to znaczy i 3 dostajemy. Czyli może jednak trochę bardzo źle zrobiłem wymieniając je, ale... Dobra, damy radę. Krystaliczny pył, jeszcze jeden nam tylko brakuje. Kupimy sobie jeden i ulepszymy tą energię. Przerobimy to znaczy i zobaczymy, jak na te ulepszania będą potrzebne. Także krystaliczny pył jeden tylko. Może też przepłacam, ale skoro jest jeden taki najtańszy. Dobra, tu na razie nic nam nie zeszło, on też za szybko patrzy, ale dobra. No i przerabiamy oczywiście. Mamy wszystko. I co tu się zmieni, jeżeli go przerobimy? 500 życia więcej. Potwory o 1 więcej, władców o 2 więcej. Dochodzi odporność na cios krytyczny 3, kleptomancja 2 więcej. Chciwość 1 więcej. I zamiast... A nie, szybkość ruchu też zostaje, tylko jest więcej o 5. I szansa na przedmiot dostajemy... A nie, tutaj też jest, ok, czyli... Troszeczkę się bonusy zwiększają. Można powiedzieć, jeden nowy dostajemy. Ten z... odpornością na cios krytyczny, jeżeli dobrze patrzę. Jest opłacalne to. W sensie warto to robić. I dobra, a nie, dobra, jednak to... Powiedzmy, niby dalej ulepszamy. Cholerny krystaliczny pył. Jeżeli nie on... Chociaż kurde, jakie wymogi tablicy kamiennej. Jeżeli nie on, to kurde, może by się udało znowu zrobić. 10 milionów chyba byśmy musieli też na ulepszenie samoną. Ale... No, już punktów życia 2000, a nie 1000, to też jest dużo, nie? I kolejne bonusy, dobrze to wygląda, naprawdę. No nic, ale i tak jest bardzo okej. Okay. Czyli tak, jeżeli chodzi o tą starożytną płytową zbroję, no raczej nie ma sensu tego wystawiać na handel, na bazar, to znaczy po tym, patrząc po tym, jakie są ceny, a pewnie to będzie jeszcze tańsze, bo więcej ludzi tego dropnie z tych skrzynek, tak więc sobie zostawiamy. W cholerę liczyłem na to, że będziemy mogli dropnąć te pozwolenie na łuk, byśmy mogli tak to ten lepszy, taki fajniejszy nosić. Chociaż w sumie teraz tego nie podejrzymy, bo to jest w tej skrzynce. Ale no niestety nie udało się. 100 skrzynek otworzonych i niestety nie udało się. Dobrze, dobre i tak jest to, że mamy ten myśliwy włók jakiś tam. Bo to jest jakby od myśliwych na przerobienie. W sensie pozwolenie u myśliwych. Tamte by były już u burmistrza tutaj, ale no dobra, no jest tak jak jest, ale można niby jeszcze sprawdzić, ile takie pozwolenie kosztuje. Czy w ogóle jest. Chociaż ja ostatnio sprawdzałem. No właśnie, chyba tego nie ma. A jeżeli byśmy wpisali łuk po prostu... I czy są jeszcze jakieś takie nakładki w jakiejś tam normalnej cenie? Same na razie są takie zwykłe. Łuk chaosu. 50 milionów, ale no to nie ma sensu. Podróżnika 7... Nie, to no, nawet nie ma sensu. No nie można... Nie ma co patrzeć na to. Są za duże pieniądze na to, żeby teraz takie wydawać i raczej...
sensu chyba na to właśnie nie ma. No dobra. Z tymi, kurde, artefaktami, szczególnie właśnie jeżeli na te miejsce nie miałem żadnego i po prostu użyłem sobie zwykłego, można by było ogarnąć coś, nie? Troszeczkę jak tam wykorzystamy, a może ulepszy, to będzie fajnie, bo chciwość, podwójny drop. Bo robimy to tak, z dwóch oczywiście robimy jeden, nie? Na wyższy poziom. A stara esencja, niby 15, tak naprawdę mamy 254, tego jeszcze nam trochę doszło. 80%, nie? I już mamy 2 na podwójny drop i chciwość 8. To się podwaja, te bonusy się podwajają. I kurde... Spróbujmy z dwóch rzadkich zrobić jeden lepszy, czyli epicki. Nie jestem do końca pewien, odpaliłem w ogóle sobie dzienny quest przez przypadek. Chciał tablicę, także od razu sobie to zrobiłem. I no dobra, tutaj będziemy mieli 50% i 75% esencji. No niestety nie udało się i nam jeden taki rzadki ucieka wtedy. Spróbujmy może jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że nam tej esencji... Aha, na 80% nie weszło. Kurde, nie miałem aż tak dużo tego wykorzystywać. Ale dobra, spróbujmy ostatni raz. Przerobienie na ten wyższy poziom. Udało się. Epicki. No i zobaczcie. Na podwójny drop 2, w sensie no tu już tak nie podwaja, wiadomo jednak, że nie będzie aż tak mocno podwajało bonusu na podwójny drop. Ale chciwość na przykład podwaja, także no... Te już możemy sobie zostawić, żeby je sprzedać. A jeżeli chodzi o artefakty niszczyciela... Ciekawe właśnie ile to kosztuje. No bo zobaczcie, to jest winności, no po milionie, nie? No chyba najtańsze, no właśnie. Niszczyciela, o kurde, to też nie jest jakoś tam nie wiadomo jak drogie. Ale jeżeli sobie wpisujemy... Zdobywcy, no to już są od 15 milionów. Co prawda właśnie, no jak już mówiłem, to cena spada i będzie pewnie spadała przez ten event. Nie przez event, przez skrzynkę tygodniową. Więc dopiero właśnie jak już ta skrzynka minie, to pewnie, jeżeli nie będzie w następnej tego, to pewnie właśnie to podskoczy ta cena, coś mi się tak wydaje, nie? No tak powinno to chyba wyglądać. Więc zobaczymy, no na razie to możemy schować w sumie. I... Niech to leży, nie ucieknie nam. Tak więc magazyn. I to niech sobie tutaj leży. W sumie te niszczyciela też sobie tu przełożę, jak nam dropną kolejne, no to dropną. No i jak to teraz wygląda? Ja sobie głównie właśnie ostatnio między poprzednim odcinkiem, a między tym, no to głównie wybijałem posągi. Bo z nich właśnie dropią te skrzynki. No i troszkę tych orków tam mi się udało ubić, ale no też się tak na tych polowaniach za bardzo nie skupiam. Muszę pełzacze zrobić, a tak mi się nie chce. Pełzacz i pełzacz wojownik. Najlepiej bym z kimś to chciał zrobić, a najlepiej to by ktoś za mnie to zrobił. Ale no co, zwiadowca wojownik. To już jest spoko, to już się zrobi. Więc więcej się biega po tych respach. Orkowa zaraza, 10 razy na orkową przełęcz, to już też się zrobi, wiadomo. Przy okazji przecież mamy tam drop też, szczególnie z końcowego bossa mamy też już drop przecież tej skrzyni mini-eventowej, nie? I ten jeszcze badacz nam został. Kusi mnie bardzo, żeby użyć tych eliksirów badacza, które redukują całkowicie czas oczekiwania i zrobić sobie to, bo dostaniemy 50 obrażeń i byśmy mogli te kości w takiej ilości oddać już od razu wszystkie i zobaczyć, co będziemy mogli na następnym poziomie dostać, jakiego badacza i co byśmy dostali za niego. Ale kurde, nie wiem, czy ja dobrze będę to robił wtedy. Może poczekam, może jeszcze podpytam, czy będzie ok, jeżeli już tak co 2 godziny będę sobie używał tego eliksiru badacza. Ostatnio coś tam używałem na poprzednik, tam czasami jak godzina była. Ale no, małych mamy 197 tak naprawdę. Średnie w ogóle jakieś, to jest jedna sztuka, co to w ogóle jest, nie? Już wielkich mamy 30. No i tak to wygląda, na razie no dropie, przy okazji trochę zbiję bobów, ulepszacze jakieś tam wpadają i będzie trzeba, myślę, tego ognika sobie jednego i drugiego na dniach może zrobić, jak się uda. I taki w sumie odcinek luźniejszy z miasta wyszedł nam. Także
Będę się brał za to, co robiłem. Nadropię sobie znowu tych skrzynek. Chociaż w sumie, kurde, no niby to zbrojka dropi, nie? Ale za to ona nie jest jakoś tam nie wiadomo jaka. Te pozwolenie jest fajne. Bo ona dropiła... Aż mi się pogubiłem się. Czy pozwolenie dropiło z tej skrzynki, czy ze skrzynki tygodniowej? Ale już się pogubiłem z tym wszystkim. No albo z jednej, albo z drugiej. No nic, i tak będziemy wybijać jakieś posągi i tak dalej, no to będzie to nam dropiło. Także rzadkie odłamki, znaczy nie, rzadkie to nie dropią, błyszczące i... A nie, rzadkie tak, matowe nam nie dropią. Błyszczące i rzadkie nam będą dropiły. To się przydadzą do badacza i ulepszania. No jakieś tam dopalacze też. Bo te potrawki są bardzo spoko, symbole ognia również. Także no tak, tak to jak na razie wygląda. I będę musiał no działać sobie dalej, jeżeli chodzi o badacza, no to jeszcze 19. Prawda, miałem wrażenie, że go oddawałem już. Z 2 czy 3 razy. No, ale nie wiem co się stało. Dobra, nic, w takim razie na tym sobie zakończymy. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.